Wielokrotnie miałem okazję komentować występy Rafała Dobruckiego. Był też taki czas, kiedy wspólnie komentowaliśmy mecze żużlowe, mecze reprezentacji Polski, a teraz mam okazję rozpocząć taki cykl rozmów jak Rafał z Rafałem, czyli Rafał Darżynkiewicz, TVP Sport i trener reprezentacji Polski Rafał Dobrucki, drużynowy mistrz świata, zdobywca drużynowego Pucharu Świata wraz z reprezentacją w roku 2023. No i chyba od tego trzeba zacząć. Rok 2023. Czy ty czujesz się spełniony jako trener reprezentacji Polski, biorąc pod uwagę wszystkie kategorie wiekowe? Na 10 możliwych medali, 9 złotych, zabrakło tylko jednego. Nie udało się naszemu reprezentantowi, twojemu podopiecznemu, zdobyć tytułu mistrza Europy. Czujesz się spełniony dzisiaj? No nie. Myślę, że nie. Mamy duże sukcesy, duży ten plecak już tych medali, jak wspomniałeś, ale myślę, że się nie czuję spełniony. Myślę, że jeszcze jest, ja przynajmniej widzę, że jest jeszcze dużo do zrobienia. Nie tylko jakby w takim wynikowym sensie tego, co reprezentacja robi, czy może jeszcze zrobić. Dużo więcej się nie da, no, będzie sukcesem powtarzanie tego, co zdobyliśmy, prawda? Jesteśmy na takim etapie niestety, a może stety, bo chcieliśmy tego, że wszystko, co jest mniej niż złotem, złotem już nie cieszy. No, traktowane jest czasem nawet jak porażka. No właśnie, jeśli nie złoto reprezentanta Polski, to jest uważane jako porażka, tak? No mówimy tutaj, ja będę wracał do tych Mistrzostw Europy. Wiele lat minęło, cykl zmienił się na SEK, tak? 4 turnieje, czasem więcej, czasem mniej, w zależności od tego, w jakim to okresie było. I ciągle biją nas Duńczycy, wygrywa Łotysz, wygrywa Czech. Zawodnika z orłem na piersi nie ma na najwyższym stopniu podium, a to przecież też jest przepustka do cyklu Grand Prix. Czy tam nie jest powiedziane właśnie tak, że no chcielibyśmy to wygrać? Tak samo jest z Somem. No będę też do tego wracał i kibice też będą do tego wracać, chociaż niektórzy mówią, a to wszyscy wymyślili po to, żeby Polacy nie wygrywali, więc Polacy nie wygrywają i już przyjęliśmy to, że to jest takie na złość nami, nie musimy tego wygrywać. Chcesz to wygrać? No oczywiście, że chcemy wygrywać wszystko i zawsze. No. Pamiętajmy, że SEK jest z zawodami indywidualnymi. No dobrze, ale ty jesteś za każdym razem na SEK-u. Tak, ale ja widzę, że pomagasz, jesteś, cały czas podpowiadasz. Oczywiście, że jestem, natomiast no, to, co też wydarzyło się w tym roku, pokazuje, że no, no, tak myślę dzisiaj, że to jakby nasze przekleństwo jest ten SEK. Dlatego, że no to, co zrobił Janusz Kołodziej w zeszłym roku, nie startując w jednym z zawodów, w jednej serii, zrobił znakomity wynik. No i pewnie, jak to pokazuje, gdyby wziął udział we wszystkich, byłby mistrzem Europy. I nawet to, podobnie Dominik Kubera, prawda, też problemy z kontuzjami. Więc to pokazuje, że ma ogromny potencjał i nawet jak zrobimy wszystko, no bo poziom sportowy jest, sprzęt jest, forma jest, wszystko właściwie jest przygotowane, no po prostu jakaś złośliwość natury jest taka, że... No i dyscyplinę, tak? Akurat się to nie udawało, gdzieś tam zawsze było blisko. No i cóż, no trudno tutaj jakby za to brać ktokolwiek odpowiedzialność, że no zdarzyła się kontuzja taka czy inna. No ale to pokazuje, że no, każdy może wygrać i żużel jest kompletnie nieprzewidywalny. Dobrze. Trener reprezentacji. Trener reprezentacji, sam powiedziałeś o tym, turniej indywidualny, SEK, indywidualne Mistrzostwa Świata, czyli Grand Prix. Jaka jest rola trenera, menedżera? Bo no, powiedzmy sobie szczerze, wielokrotnie pewnie spotykasz się z takim zarzutem, no co trener reprezentacji może? No, zawodnicy sami się przygotowują, system przygotowań, sprzęt, są w klubie, tam są opłacani, wyjeżdżają na tor. Trener reprezentacji, to możesz coś podpowiedzieć? Jaka jest twoja rola w tym wszystkim i co odpowiesz tym, którzy właśnie to krytykują, że a, przychodzi Dobrucki na gotowe, ma zawodników, tylko najważniejsze, żeby wybrał i potem muszą wygrać, bo musi być złoto, bo inaczej być nie może. Jeżeli nie zdobędzie Dobrucki złota z tą reprezentacją, to znaczy, że nie jest dobrym trenerem. Spotykasz się z takimi opiniami na pewno, no. Oczywiście, że tak. No, tak jest. Każdy ma do tego prawo.
I trochę jest tak, jak mówisz, że taka też jest opinia, że zresztą od wielu, wielu, wielu lat jest taka opinia, kiedy to Polska no, jest hegemonem, tak, w Speedwayu, no to jest od wielu lat, także właściwie no to co, no wystarczy nie przeszkadzać, a to też sztuka czasem. Natomiast no, jaka rola? No, pewnie dużo racji i jakby mój kontrakt czy moje obowiązki są no, nieco szersze niż myślę wcześniejsze umowy na pozycji trenera, selekcjonera w polskiej reprezentacji, bo to się dzieje od czasu jeszcze, kiedy tylko jakby tu zajmowałem się kategorią juniorską. Też miałem dużo szerszy jakiś tam kontrakt, aczkolwiek no, zajmując się stricte reprezentacją, no to tak, no, takie są oczekiwania, są też takie komentarze, że no, właściwie mamy najlepszych zawodników na świecie. I twoja teściowa mogłaby poprowadzić tę reprezentację i zdobyć złoto. Tak, każdy by to poprowadził, no, być może tak jest, no, myślę, że nigdy się no to nie, ja nie się dowiemy, tym, kiedy no każdy, dobrze, to ja będzie, się, każdy będzie prowadził. To ja się, Rafał, z tym nie zgodzę, bo mam tę przyjemność, że obserwuję cię w ale pracy. Ale to są opinie, Rafał. No właśnie, to są opinie, ale to... Ja się zgadzam, pozwól mi skończyć. No ja myślę, że to, znaczy takie są opinie, ja się zgadzam, że każdy może taką mieć. Natomiast no, w środku, jak wszystko wygląda nieco inaczej, odpowiadam za to oczywiście przy samych zawodach, turnieju czy eliminacjach jakichkolwiek, jak są mistrzostwa czy seniorskie czy juniorskie, no jakby odpowiadam za tą całą ekipę, za komunikację, za no pewnie w 100% nie odpowiadam za formę każdego zawodnika, bo to jest niemożliwe w dyscyplinie, w jakiej jesteśmy. Specyfice, jaką mamy, no bo zawód żużlowiec to jest zawód, który no jest dosyć taki no rozrzucony, tak? Jeździ w jednej lidze, w drugiej lidze. Żaden sport nie jest w ten sposób zorganizowany. I to jest specyfika sportu. Nie podlegają gdzieś tam, czy nie stosują się do jednego trenera. Są instytucjami właściwie, samymi sobie. I teraz znalezienie takiego wspólnego języka z kimś, który tak właściwie no, ma swoją filozofię, ma swoje doświadczenia, swoją wiedzę, jest trudne i to jest, tu jest taka rola, mam wrażenie, trenera, żeby miał jakąś tam wizję, wiedział o tych zawodnikach najwięcej jak może, też się nie narzucał, to też jest jakby, wydaje mi się, ważną sprawą. Bo taką mamy specyfikę, zawodnicy są instytucjami samozarządzającymi w dużej mierze i tutaj trzeba być, no, być na miejscu w każdej chwili, natomiast też no, nie można stuprocentowo się angażować. No, to jest, są jednostki, które mają swoją wiedzę, swoją filozofię, a są tacy, którzy no, jakby... Dobrze, a żyją w tym Speedwayu trochę tak z dnia na dzień. To się zmienia, bardzo się cieszę i zawsze do tego zmierzałem, żeby była świadomość tego, że zawód żużlowiec to nie jest człowiek, który jeździ na motocyklu, tylko to jest człowiek instytucja, który musi dbać, tak jak wszyscy sportowcy, o siebie, musi też dbać o swój team, musi dbać o wiedzę, o wiadomości. Nie jest to tylko człowiek, który przyjeżdża na zawody w okularach, jak się często to ogląda. Niestety widzą to też młodzi zawodnicy czy młodzi adepci, widzą tylko tą stronę piękną. No właśnie, piękno. Bardzo często żużel jest właśnie tak postrzegany. No i to jest właśnie tak jak trener reprezentacji w żużlu. To jest właśnie taka właśnie wizja tego i tak to można z boku odebrać. Właśnie tak samo jak ta młodzież to odbiera, że przyjeżdża Bartek z Mazdik, czy Maciek Janowski, czy Patryk Dudek, czy Dominik Kubera, czy ktokolwiek z takiej światowej czołówki w czapeczce, w okularach, pięknie mechanicy biegają. To są tysiące godzin pracy gdzieś w warsztatach, w busach, gdzieś u jakichś specjalistów, szukanie rozwiązań, z logistyki. Przygotowania fizycznego też. Oczywiście, to jest 20 godzin na dobę praca non-stop przez 7 dni w tygodniu, więc takie oglądanie tego i spłycanie tego, że to jest przywiozą, zawiozą, dadzą jeść i ubiorą,
to może jest tak w piłce nożnej. Na pewno tak, i tak jest pewnie, z pewnością właściwie, natomiast tu jest zupełnie inaczej. No dobrze, to teraz do czego zmierzałem. Jakie są twoje kontakty, gdybyś miał je ocenić z reprezentantami, z tymi, którzy startowali w drużynowym Pucharze Świata, którzy startowali we wszystkich imprezach, bo no uchylę, tak jak powiedziałem, chciałem uchylić rąbka tajemnicy, spoglądam od wewnątrz na twoją pracę i na przykład wielokrotnie widzę ciebie, dam tutaj przykład Dominik Kubera, rozmawiacie naprawdę o szczegółach, rozmawiacie o detalach, wszyscy cię tak słuchają jak Dominik, Dominik jest w ciebie, Dominik, wybacz, wpatrzony jak w obrazek w to, co mówisz. Myślę, że no to jest to właśnie to, co mówimy. No każdy ma swoją specyfikę, swoje upodobania, swoją technikę jazdy, swoją wizję, filozofię tego, jak ten sprzęt powinien się zachować. I nie można to, co rozmawiam z Dominikiem i to gra. Myślę, że tutaj nigdy nie było sytuacji, że opowiedziałem coś więcej niż potrzeba. I każdy ma swoją jakąś tam filozofię. Myślę, że to zaufanie jest ważne. No, nie wiem, co mam tutaj odpowiedzieć. Jakby ja to odbieram bardzo, bardzo naturalnie i staram się bardziej chyba trochę odpychać od tego, niż być jakimś nachalnym, być może. Bo czyli uważam, nie wpadasz do zawodnika i mówisz, popraw to. Jeżeli widzę, że jest taka rażąca jakaś sytuacja i mam jakiś pomysł na to, że można, nigdy nie mówię, że ma to zrobić. Zawodnik nawet tych, których mam juniorów, którzy, no z którym, no dzisiaj już są seniorami albo z tymi juniorami, z którymi zaczynam gdzieś tam ich przygodę na żużlu, w sensie zaplecz kadry czy cokolwiek, zawsze mówiłem, mówię i będę to mówił, że wszystko, co się dzieje u nich w życiu, powinno zależeć tylko od nich i oni powinni zawsze podejmować decyzje i również konsekwencje tego, co robią, ponieważ dzisiaj jest też tak, jak dzisiaj pokazuje świat, wszystko to się niestety wydarzyło, że zawodnicy popadli właśnie w to, co rozmawialiśmy. Widzą to wszystko fajnie, żużel jest wszędzie, żużel jest w telewizji, można powiedzieć, że wszystkie zawody bardzo szeroko komentowane i tak dalej. I trochę młodzież popada w takie jakby no może samozachwyt czy coś takiego. I każdy chce być zmarzlikiem, tylko nie jeździć na żużlu. Czy tam nie pracować tak jak nie, jak się należy. Jak no Bartek, myślę, że takich, którzy Mazur, jak pracują jak Bartek, tak jest, to no, trudno znaleźć. Nie każdy ma predyspozycję, żeby jeździć na żużlu. Nie każdy, jak kiedyś mówił mój ojciec, nie każdy może śpiewać w operze, bo jak nie ma głosu, to niestety się tam nie nadaje. Więc tak samo jest w żużlu i uważam, że to jest coś, co trzeba sobie jasno powiedzieć i określić na samym początku. Jeżeli, wracając do twojego pytania, jeżeli coś jest rażącego i widzę, że jakiś jest pomysł na to, okej, zasugeruję, jeżeli to zawodnik zrobi, akceptuje, sprawdza się, no jest super. Natomiast nie staram się jakoś tak nachalnie, bo uważam, że zawodnik powinien sam to wydedukować, znać sprzęt, wiedzieć, jak poradzić sobie z jakimś problemem, znaleźć coś, czego w motocyklu nie ma. I tacy zawodnicy dzisiaj, no jak pokazuje, czy ranking, czy to jak zawodnicy jeżdżą, jakie wyniki osiągają, to pokazuje jednoznacznie, no kto dzisiaj zna się na sprzęcie, wie co z nim zrobić, oprócz jego posiadania, ten będzie wygrywał. Dobrze, wspomniałeś o szkoleniu, bo mówisz o młodych ludziach, którzy garną się do żużla. Słyszę w ostatnich 2 latach, że zainteresowanie przyjściem do szkółki, szkoleniem jest takie, jakiego w ostatnich 10, może nawet 15 latach nie było. To podkreślają we wszystkich ośrodkach. Czy z tej mąki będzie chleb? Czy to, że jest zainteresowanie młodych ludzi, miejmy nadzieję, że to jest zainteresowanie właśnie nie przez pryzmat tych ciemnych okularów, fajnych czapeczek i wszystkiego dookoła kolorowego, tylko tego, żeby poddać się temu reżimowi i zostać żużlowcem przez duże rzet. Czy uważasz, że z tej mąki będzie chleb? Z tego całego systemu szkolenia, różnych klas, jeśli chodzi o pojemności ligi U24, czy w przyszłości będziemy mieli naprawdę żużlowców, których będziemy mogli przywozić autobusami i wybierać tych najlepszych, a ty będziesz mówił, tak, ten się nadaje, ten się nie nadaje reprezentacji. Oj, to jest bardzo długi temat, wiele wątków, które już widzę w tym, ale tak, no ja też odbieram to w ten sposób.
kapitalną robotę robią. No pitbajki jakby, no to jest coś, co uważam, na tym właśnie powinniśmy oprzeć. Nie na Grand Prix, na Mistrzostwach Świata, na DPS-u, czy Sonie, czy czymkolwiek. Na tym właśnie powinniśmy oprzeć całe budowanie tego Speedwaya. I jakkolwiek to nie znaczy, robienie z żużla Formuły 1 jest absurdem. To jest kompletnie jakiś pomysł w ogóle z kosmosu. Nie ma i nigdy, nie ma takiej szansy i nigdy nie będzie, żebyśmy zostali czymś w rodzaju Formuły 1, ponieważ to jest kompletnie inny świat. Uważam, że my powinniśmy teraz to wszystko, co się dzieje, zahamować najpierw, nawrócić, cofnąć się kilka lat do tyłu i zacząć tą robotę od nowa. W sensie mówię o jakimś takim globalnym wizji żużla, jako dyscypliny. Jako dyscypliny, bo my się gdzieś zagalopowaliśmy w ogóle w jakiś taki, fajnie jest wszystko, super, u nas też fajnie to wygląda, pojawiły się pieniądze, telewizja, to wszystko jest naprawdę bardzo fajnie profesjonalne i tak uważam, że tak powinno być w tym trochę show biznesie. Tak to powinno wyglądać, natomiast my się zagalopowaliśmy zupełnie inaczej. No, fajnie jest u nas, bo tych dzieciaków jest masa. Jeżeli słyszę, że gdzieś tam przez te szkółki pitbajkowe, czy różne kluby to organizują, czy sami mają takie, czy współpracują z profesjonalnymi klubami motocrossowymi, takimi UKS-ami, czy cokolwiek, bo to tak jest w regulaminie uwzględnione, że tak kluby mogą te dzieci najmłodsze szkolić. I to jest super, jak słyszę, że gdzieś tam się przewija 500 dzieciaków w jednym mieście, nie małym wcale, a się mówi, że żużel tylko w małych miastach, więc uważam, że no, pomysł był kapitalny i to się wszystko sprawdza, spina. W szkółkach też słyszę, że po prostu gdzieś tam w maju, czy może nawet wcześniej, zamyka się nabór, bo jest tylu jakby chętnych kandydatów, że po prostu się nie przyjmuje tam przez kwartał czy przez pół roku, no bo nie ma miejsc. Nie ma możliwości po prostu technicznych. Więc na półkę odłożyłbym teraz te tematy, że nikt się nie interesuje żużlem, że nie ma chętnych i tak dalej. No trzeba po prostu dać tylko narzędzia tym dzieciakom, klubom, dać możliwości przez zabawę przede wszystkim, bo to tędy należy ściągać młodzież od komputerów, od jakichś innych dziwnych rzeczy, które nam daje dzisiaj cywilizacja. A każda dyscyplina ma z tym ten sam problem. Tak? A żużel okazuje się, że ruszył do przodu. Do tego, prawda? Uważam, że pomysł z pitbajkami, gdzie angażujemy dzieci od 6 roku życia, pokazać im, że to jest zabawa, tania zabawa przede wszystkim, bo to była idea fix, żeby to było relatywnie tanie, no jeżeli można kupić motocykl w kosztach konsoli do gry, no to pozostawiam wybór rodzicom, co tam mają za plany. Często też rodzice pojawiają się, ojcowie też na tych samych motocyklach. No taka edukacyjna to jest też, bym powiedział, dziedzina. I z tych dzieciaków 80% myślę, że będzie próbowało przyjść do żużla. Być może inna część na jakieś inne sporty motorowe, ale już ich uczymy, wyciągamy z tego komputera, co jest chyba na dzień dzisiejszy najważniejsze. Więc to pokazuje, że jest potencjał, trzeba to zainteresowanie wzbudzić, dać trochę zabawy, bo to inaczej się nie przyciągnie tej młodzieży, myślę, do żadnej dyscypliny. I to się dzieje i to jest super. I myślę, że na tym powinniśmy się skupiać i na tym zacząć budować coś, co jakkolwiek to nie brzmi, będzie sportem masowym. To nie będzie piłka nożna, która kosztuje 100 czy 50 zł w sklepie i każdy może kopać o ścianę, na pewno nie, bo to jest jednak jakiś koszt, natomiast ale szkółka, my jako to już są dyscyplina opłaty. Powinniśmy to kreować i to się dzieje i to jest super i stąd są te wyniki i jak mówisz, no co tam trener może na tych zrobić. Ale ja nie bez kozery tutaj zahaczam o temat też trenera. Ja tego nie boję, natomiast no, to są rzeczy, które no, trzeba mieć jakąś wizję, jakieś wyobrażenie, gdzie to ma iść. No, natomiast teraz biegniemy w kierunku ściany, uważam. Jeśli chodzi o ten speedway na najwyższym... Globalnie, no dobrze. Żużel globalny, to co się w nim zmienia, powiedziałeś, że nie chciałbyś, żeby i żużel nigdy nie stanie się Formułą 1, ale jednak ku temu zmierza. Czasówki, punkty, jak oceniasz te wszystkie ruchy?
jeśli chodzi o zmiany? Ja myślę, że nie mamy w globalnym speedwayu, nie mamy filozofii i to jest kluczowe, nie mamy wizji, gdzie ten żużel ma zmierzać i to jest największy problem, bo zmierza w złą stronę. Myślę, że powinniśmy naprawdę poważnie zacząć hamować, jeśli chodzi, mówię o głównie na świecie, o żużlu jakby na świecie i o tym, co się dzieje w tym największym speedwayu. I myślę, że tam nie ma jakby takiej wizji. To, co się dzieje w Polsce, też jakby nikomu nie daje. Ale czy my nie jesteśmy sami sobie winni, że organizujemy to, płacimy pieniądze i przyjmujemy to, jak to jest? To może za chwilę, myślę, że tam bym dalej nie szedł w to. Natomiast jest to problem, że nie ma, że nie ma jakiejś filozofii, nie ma wizji, dokąd ten żel ma być. Nie ma tematu, że my mamy zmierzyć do jakiejś Formuły 1. My jako dyscyplina mamy jednego producenta silników. Więc o czym my chcemy rozmawiać, jakiej Formule 1? My musimy zrobić wszystko, żeby zawody były, system eliminacji był transparentny. Od wielu lat mówię, że od najniższej kategorii, tam U19 czy jeszcze innych, powinien być progres, jeśli chodzi o eliminację mistrzostw. Under 19, zwycięzca powinien od razu awansować do mistrzostw świata w Under 21, z Under 21 do SEC-u, z SEC-u do Grand Prix. Żeby to miało jakiś logiczny sens. U nas dzisiaj nie ma. Co roku słyszę o zmianach systemu eliminacji do Grand Prix, a ciągle widzimy w Grand Prix zawodnika, no nie chcę nikogo urazić, często zawodnika z eliminacji challenge'u, który no, tam się nie nadaje. No, to się przez przypadek, bo miał dzień konia, bo tor akurat był... No dobrze, teraz w challenge'u będziemy mieli czterech zawodników. Okej, no uważam. Czyli będziemy mieli większą rotację. No tak przynajmniej jest to uzasadniane przez FIA. A za rok znowu będziemy mieli może jakieś inne, tak? Bo się dostanie dwóch nie takich jak trzeba. No, uważam, że rotacja powinna być większa, natomiast wypracowanie czegoś, żeby wystartować w Grand Prix, to nie mogą być jedne zawody challenge. To powinien być system, który ma na przykład SEC, jest to kilka imprez, w którym nie ma przypadkowości, wygrywa, czy jest pierwszym, drugim, czy trzecim, czy nawet czwartym. Zawodnik, który na przeciągu całego sezonu prezentował jakąś formę i zgłasza, tak, ja jestem gotowy wejść na wyższy szczebel i jeździć w Grand Prix. To jest jeden punkt. Filozofia ciągle mnożenia kosztów, jaka jest, niehamowania tego, co gdzieś ja słyszę już kolejne jakieś nowinki, które gdzieś tam wchodzą, które powinny być absolutnie już zaraz na samym początku zakazane. Od razu ścięte, bo żużel jest tak drogą dyscypliną sportu, że my nie jadąc w dobrym kierunku jeszcze się rozpędzamy niestety i to jest złe. I tam nie powinniśmy iść, dlatego uważam, że jakaś wizja powinna być do tego, jakaś filozofia, do której my zmierzamy. I ja chciałbym ją, chętnie bym ją poznał. Może poznamy wreszcie taką też filozofię i będzie jakaś koncepcja na lata. Być może to wszystko, o czym mówiłem od 2,5 minuty, nie ma sensu, ale chciałbym się o tym przekonać. Myślę, że ma sens, bo tutaj mógłbym nawiązać od chociażby do... Ale my tej filozofii nie znamy, Rafał. No nie znamy, no dobrze, ale znamy tylko i wyłącznie przypadkowe sytuacje i gdzieś tam znowu będziemy doszukiwać się jakichś podtekstów, jakichś plotek, od chociażby jeśli chodzi o Speedway of Nation 2, czyli drużynowe Mistrzostwa Świata do lat 21, gdzie wystąpi reprezentacji 8, pojedziecie 28 wyścigów bez finału, a ktoś, kto chciał w tych zawodach wystartować, nie pojedzie, mowa o Amerykanach, którzy podobno zgłosili swój akces na mediach społecznościowych, bo nie ma dla nich miejsca i nie ma eliminacji. Czy mam coś dodać? Chyba nie trzeba. Nie ma filozofii jakiejś tutaj, czy oczekiwaliśmy, że będzie, jest nowy zarządzający. Nie wiem, czy dopiero się jakby tu mości do tej całej roli, natomiast były zapewnienia o rozszerzaniu gdzieś tam Speedwaya, a dalej jesteśmy gdzieś zamknięci w jakimś kloszu. Za dużo jest tych imprez, uważam, że 10 to jest maksimum, maksymalnie, naprawdę maksymalnie w kalendarzu jest 10 imprez Grand Prix, to jest to, co zawodnik w miarę bezpiecznie będzie znosił. Razem z sytuacją rozciągnięcia kalendarza, czyli zakończeniem lub rozpoczęciem w Australii, Dubaju, Katarze, czy gdziekolwiek by miało się to dzieje. Żeby przyspieszyć lub wydłużyć sezon. Gdziekolwiek, gdzie żużel przy okazji będzie szerszy. Ja jeszcze zostanę tutaj na tym naszym krajowym podwórku, wśród tych dzieci, wśród tych najmłodszych. Kadra szkoleniowa.
Czy polski żużel i żużel jest przygotowany na to, żeby wychowywać tak szeroką rzeszę młodych ludzi do sportu? Sportu ogólnie mówię, bo no wiadomo, że ktoś powie, spotykam się z takim zarzutem, no jak, no sześć, mówisz sześciolatka, siedmiolatka, ośmiolatka, podczas jego rozwoju fizycznego uczyć cały czas jeździć w lewą stronę, no to będziemy mieli trochę krzywego dzieciaka za kilka lat, prawda? Absolutnie, ja uciekam. A to muszą być specjaliści, dlatego ja będę pytał tutaj o szkolenie. Ja uciekam od tego i dopiero właśnie zakończyliśmy jeden kurs online, inne seminarium w Łodzi odbyło się dla trenerów, które jakby no tutaj z inicjatywy i PZMOT-u i Ekstraligi się odbywają w ciągu tego sezonu takiego powiedzmy ogórkowego. Też chciałbym i taki propozycja powstała i wstępnie się zgodziliśmy, żeby takie spotkania odbywały się dwa razy do roku, czyli na koniec sezonu, żeby też jakby mieć feedback, co się dzieje, co się sprawdza, każdy ma swój pomysł, może trochę inny, nie każdy jest najlepszy, więc takie będą spotkania, mieliśmy takie, no i jakby to fajnie wydaje mi się to funkcjonuje, też mam taki feedback od trenerów, że są to bardzo pożyteczne spotkania, wymiany informacji, są specjaliści, są tam dietetycy, są ludzie od antydopingówki, są psycholodzy, więc no jest to uważam bardzo raz, że potrzebne. Jak Państwo to słyszą teraz cały czas, co mówi Rafał Dobrucki. Ale dietetyk, psycholog, to wszystko jest żużel. Tak, żużel jest dokładnie takim samym sportem, jak każdy inny sport w tym kraju i na świecie. Dlaczego tu wchodzę Ci w słowo? Ciągle będę wracał do tego. Świętej pamięci Jan Grabowski z chorągiewką i to był cały trening już żużlowy. Wspominałeś kiedyś. Tak, wspominałem o tym. Tak. To już odeszło w niepamięć. Tego już nie ma, to jest profesjonalny sport i żeby zostać żużlowcem. Ale ja nie uważam wcale, że to było nieprofesjonalne. No, no dobrze, ale psychologa, może dietetyka. Może staroświeckie jakieś, ale ja takie pamiętam czasy. Jak było skuteczne, czemu nie? No dobrze, przygotowujemy tę kadrę trenerską, są specjaliści, będziemy mieli za chwilę nadmiar żużlowców polskich, bo się okaże, że za 5 lat jest ich 100, a miejsc w ligach aż tylu nie ma. Co wtedy? Więcej ośrodków będzie? Znajdą się pieniądze na to, żeby oni mieli gdzieś jeździć? Czy będą to rozgrywki, powiedzmy, półamatorskie? No są amatorskie żużlowe rozgrywki. Być może oni będą w tych amatorskich rozgrywkach jeździć. No gdzie znaleźć im miejsce? Może jakbym chciał być trochę złośliwy, no powiedział, to nie nasz problem. Ale to jest nasz problem, bo myślę, że my jesteśmy, no nie wiem, no myślę, że to się nikt nie obrazi, ani z mojej strony to nie będzie żadne, nie tak, no jesteśmy pępkiem świata żużlowego. No i tak należy to odbierać, no niestety tak, niestety, muszę powiedzieć, niestety tak jest. Mamy tych zawodników naprawdę na wysokim poziomie i to nie jest przypadek. Jesteśmy narodem niezwykle pracowitym. I tak de facto to, co mamy, to jest zasługa zawodników, nas myślę, zawodników, jeszcze, no już może nie niedawno, już dosyć dawno skończyłem jeździć, ale myślę, że od wielu lat dzieje się coś w naszej dyscyplinie bardzo pozytywnego i to my widzimy na pewno. Myślę, że to widzi świat. Także no, to jest wynik naprawdę ciężkiej pracy i tego się nie ma co wstydzić. No, no, nikt nam tego nie dał, nikomu tego nie ukradliśmy. Jest to nasza zawodników głównie, ale też całego środowiska ciężka praca. Jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. No, ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy przyjeżdżaliśmy samochodami z przyczepą, z ośrupanymi motocyklami na zawody z jakieś mistrzostw świata czy Europy i staliśmy obok pięknych motocykli z białymi obszyciami. Było trochę wstyd. No dobrze, było wstyd, no, ale teraz ale jesteśmy ich dzisiaj z innej strony. No właśnie, myślę, że powinniśmy się z tego cieszyć. Wyprzedziliśmy ich. Mamy solidne podstawy, bo to, o czym rozmawiamy tutaj, to jest piramida szkoleniowa. Już taka z prawdziwego zdarzenia, jak w każdej dużej dyscyplinie powinna być. Ten sport jest dużą dyscypliną w naszym kraju, bo to świadczą i kontrakty telewizyjne, i zainteresowanie, i media,
i frekwencja na trybunach i uciekamy temu, tej reszcie świata. Czy ta reszta świata nie wpadnie na pomysł, że no dobrze, no jak już ci Polacy wszystko zdominowali, to my nie będziemy ich gonić. Czy oni jednak nas gonią? No jeździsz po świecie, widzisz to, gdzieś tam dla mnie takim, taką lampką nadziei była na przykład Francja, tak, że gdzieś tam liga, są zawodnicy z Francji, gdzieś tam mówi się o szkoleniu dodatkowym w Szwecji, w Danii, że oni gdzieś tam próbują to znowu odbudować. Czy oni będą nas gonić, czy jednak będą spoglądać, tylko Polska jest dominatorem, a my ewentualnie gdzieś tam przypadkiem będziemy dorzucać jakichś żużlowców, którzy od czasu do czasu dadzą biało-czerwonym w tych najważniejszych imprezach pstryczka w nos i wygrają jakiś medal. Czy my jesteśmy tak z przodu, czy jeszcze jesteśmy z tyłu? No bo jakby cały czas pokazuje historia, że gdzieś tam gonimy ten Zachód we wszystkim, w każdej dziedzinie życia. No może już dzisiaj w co niektórych może gdzieś tam jesteśmy na tym, że tak powiem, Zachodzie tej cywilizacji, albo w niektórych nawet ją przegoniliśmy. No i czy żużel ich już przegonił? Tego nie wiemy, może gdzieś tam poszliśmy za daleko, taka była sugestia tego mojego rozmówcy, aczkolwiek ja... Za daleko, że bardziej za bardzo sprofesjonalizowaliśmy ten sport? Tak, z czym się nie zgodziłem oczywiście. Myślę, że jesteśmy w dobrym punkcie, myślę, że świat nie nadąża za nami. I tu jest pewien problem, którego no, jak bardzo my byśmy chcieli, nie rozwiążemy. Nie możemy dogodzić wszystkim i pewnie to się nie stanie, jak pokazuje różne przypadki, pewnie za chwilę do tego dojdziemy, a chciałbym też o tym wspomnieć. Myślę, że my jesteśmy w dobrym momencie, nie powinniśmy się zachłysnąć. Myślę, że tak jak powiedziałem, no, pojawiły się pieniądze. Uważam, że zawodnicy dzisiaj, nasi, którzy startują w Ekstralidze, zarabiają godziwe pieniądze na to, co muszą zainwestować, bo to jest ważna rzecz, której często się nie podnosi. Mówi się o jakichś dużych pieniądzach, które zawodnicy zarabiają. Przyrównuje się czasem do jakichś piłkarzy, oczywiście, że nie tych najlepszych, ale do jakichś piłkarzy, którzy tam grają na jakimś poziomie. Natomiast no, pamiętajmy jedno, no, to te kwoty, które pokazują się przy nazwiskach piłkarzy, to są kwoty, które ci piłkarze jakby no, zarobili. Natomiast te kwoty, które dziennikarze często wymieniają przy nazwisku zawodnika, znając kontrakt, bo to już dzisiaj nie jest też często jakaś wielka tajemnica, policzenie tych sponsorów, jakieś kontrakty za granicą, ktoś to może łatwo policzyć, no trzeba to podzielić na pół, bo ten zawodnik jest instytucją, jak powiedzieliśmy na początku, i na jego głowie jest utrzymanie często rodzin swoich, utrzymanie swoich mechaników, ich rodzin czasem, bo to są ludzie, którzy no, angażują się tak bardzo, bo no, nie wyobrażam sobie, żeby rodzina tak normalnie funkcjonowała, kiedy ojca rodziny nie ma przez 180 dni w roku w domu w ogóle, więc no, jest to trudne. To są kolejne koszty utrzymania sprzętu, transportu i tego wszystkiego. Skracając, no, trzeba to połowę prawie, powiedziałbym, odjąć, na pewno 40%. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Więc zarabiają dzisiaj pieniądze. My musimy chyba nad tym trochę nadążać. Za granicą właściwie nic więcej się nie wydarzyło, bo u nas od 10 lat wszystko bardzo jakby idzie do góry i widać to gołym okiem. Natomiast wszystko, co się dzieje za granicą, czyli wszystkie inne ligi, ciągle są na tym samym poziomie. Więc jakby mógł powiedzieć, jak już wcześniej powiedziałem, to nie nasz problem. To jest problem zupełnie, powinien być, przynajmniej kogoś innego. To czego dzisiaj żużlowi brakuje? Dlaczego? Filozofii. Ja zadam ci prosto pytanie. Proste. Nie ma w żużlu, moim zdaniem, dzisiaj... W polskim żużlu. Ale w polskim żużlu. Czy nam coś brakuje? Czy nam czegoś brakuje? Myślę, że nam... No to dobre pytanie, trzeba by się głębiej zastanowić. Myślę, że nie jest źle. Ja oczekiwałbym tego, żeby się przestało mówić o dyscyplinie naszej, jaką się zajmujemy, jako dyscyplinie niszowej, bo trzeba bardzo dawno już trzeba było o tym zapomnieć. Uważam, że jesteśmy
wiodącą dyscypliną sportową w Polsce. Tak. Jest, jeśli chodzi o medale, jeśli chodzi o sukcesy, no, myślę, że zainteresowanie, myślę, że kontrakt medialny także. O medale to myślę, że no... Śmiało można powiedzieć, że... No, no dobrze, ale to ja prosto z mostu. Prosto z mostu. Najlepszą. U mnie nie ma lekkich pytań. Najlepszą. Dlaczego Rafał Dobrucki nie był wśród nominowanych trenerów roku 2023 w najpopularniejszym plebiscycie przeglądu sportowego? Dlaczego ciebie tam zabrakło? Ja od razu powiem, że nawet nie przyszedłeś? Nie, nawet nie oczekiwałem tego. No, jakby ubolewam nad tym, że naszą dyscyplinę, wracając już trochę do tej mojej wypowiedzi wcześniej, no ubolewam nad tym, że nas jakoś się tak traktuje właśnie, ale może sami to czynimy, że nas się tak traktuje, jako dyscyplinę niszową. Uważam, że jesteśmy dzisiaj drugą jakby dyscypliną na, no trochę z mojego punktu widzenia zawsze będzie to nieadekwatne, no wiadomo, ale uważam, że nie mamy się czego wstydzić. Myślę, że jesteśmy, na świecie jesteśmy najlepsi pod każdym względem, można powiedzieć dzisiaj, tak, sam medale wszystkie wymieniłeś. Przypadki sprawiły, że nie był to komplet, bo jeszcze omsknęło się zawody na 250, które też przypadkiem nie wygraliśmy, czy nie wygrał tego Kacpermania, a miał duże szanse. Więc kilka jest takich rzeczy, że no, uważam, że sami sobie jakby tutaj też no, nie pomagamy. I uważam, że jedyne co u nas, to to, żebyśmy się cieszyli z tego, co mamy, bo mam wrażenie, że nigdy nie dogonimy tego króliczka, oczywiście i bardzo dobrze, natomiast nie potrafimy się już z niczego cieszyć. Każda, wszystko poniżej medalu, wszystkie stracone punkty gdzieś tam, mimo wygranej, są ważniejsze niż sama wygrana, więc to trochę tak jakby mnie tutaj irytuje. Natomiast no cóż można więcej dać? No myślę, że może powinniśmy się skupić i to się dzieje i to jest super, że w momencie lat tłustych, które mamy, no niewątpliwie, myślimy o tych chudych, które mogą gdzieś tam kiedyś... No dobrze, ja będę przyjść. Ciągle będę gdzieś tam drążył to. To co zrobić, żeby żużel był postrzegany jeszcze inaczej, czyli żeby stał się dyscypliną ogólnokrajową, a nie, tak jak mówisz, ciągle wrzucany do tej szuflady, dyscyplina niszowa, dyscyplina miast i miasteczek. Jesteśmy, nie ukrywajmy, jesteśmy u ciebie tutaj w Lesznie i podaje się przykłady. A, Leszno, Gorzów, Zielona Góra, to małe miasteczka gdzieś tam na zachodzie. Teraz jeszcze dochodzi Krosno, no Lublin troszeczkę większa, ale to nie są największe ośrodki, choć tak dla równowagi jest przecież Wrocław. To co twoim zdaniem powinno się stać, żeby ten żużel, bo mówi się o tym, że żużel pukał na stadion, na salony, że jest na salonach, że pojawia się w Warszawie na PGE Narodowym, a jednak tego przełożenia takiego, że no, żużel przez duże rzet i mówimy o żużlu, jeśli jedzie reprezentacja, to cała Polska wstrzymuje oddech i robi się pusto na ulicach. To jest możliwe, czy czegoś brakuje? No, myślę, że w ośrodkach, które wymieniłeś, tak jest z pewnością. Natomiast też kolejny taki no, zabobon, że w dużych miastach Speedway się nie przyjmie. No, sam wymieniłeś przed chwilą Lublin, wymieniłeś Wrocław. To są duże miasta, oczywiście one mają tradycję i to chyba nad tym trzeba by się skupić, dlatego bardzo się cieszę, że Rzeszów zaczyna też oddychać tym żużlem dosyć bardzo, na wyższy poziom. Bardzo fajnie, tam jest tradycja, jest to duże miasto, w ogóle zauważy to wszystko jakby się troszeczkę przesuwa na wschód, a już od wielu lat, od dawna mówię, że to jest jakby naturalna droga żużla, ten rozwój się na wschód gdzieś tam toczy. No nie zatoczy się do Rosji wiadomych powodów, ale jeszcze chyba przed wojną był taki kierunek i on był słuszny wtedy. Natomiast no, stało się, co się stało, ale myślę, że trzeba iść dalej. No, trzeba iść tam gdzieś w Emiraty, w Azję i w tym kierunku. Uważam, że tam powinniśmy się rozwijać, ale odeszliśmy od pytania. No właśnie, co zrobić, żeby ten żużel był bardziej pozytywnie postrzegany? Nasz żużel, tak, nasz żużel, bo no, jest sukces. Drużynowy Puchar Świata. Następnego dnia jest wielka afera związana z odwołaniem indywidualnych mistrzostw Polski i medialnie, sportowa Polska zapomina, sportowa umownie,
żużlowa Polska zapomina o tym, co wydarzyło się dzień wcześniej, czy kilkadziesiąt godzin, kilkanaście godzin wcześniej we Wrocławiu. Żyje już tylko i wyłącznie skandalem, który jest w Krośnie. Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje? To się dzieje właśnie dlatego, że to jest taka żużlowa bańka tych kilku miast w Polsce i tylko i wyłącznie ta bańka zajmuje się tylko i wyłącznie żużlem i ten żużel z tym złotym medalem i drużynowym mistrzostwem świata nie przebił się do ogólnie rzecz biorąc przestrzeni medialnej, sportowej w naszym kraju. No bo to tak trochę wyglądało, prawda? No musisz się z tym zgodzić, bo wiem, no, z naszych rozmów w ostatnich miesiącach wynika to, że no, jest, był to duży problem, prawda? I ty uważasz, że to jest problem dziennikarzy, dyscypliny, organizatorów, działaczy, czy cała rodzina żużlowa gdzieś tam zepsuła to wielkie święto i gdzieś zgubiła ten sukces? A czy no ten sukces niewątpliwie został zaprzepaszczony, no bo sprawa, no musimy rozdzielić dwa tematy. To, co się wydarzyło w Krośnie, oczywiście nikomu chwały nie przynosi. Był to skandal, że tak się wydarzyło. Kolejna sprawa, no myślę, że tam pewien wątki pewne są, które jakby niedobrze świadczą o tym, że tak się wydarzyło. No taka sytuacja kalendarzowa nie najlepsza, a mieliśmy już poprzednie lata też sytuacje, kiedy po największych imprezach na świecie, czyli w Polsce, czyli we Wrocławiu, czy w Warszawie, jechaliśmy na jakieś inne, mniejszej rangi zawody, bo tak mówił kalendarz, tylko że no gdzieś no, trzeba powiedzieć stop, żeby zacząć konsumować to, co my robimy. No, my sami jakby w ten sposób nad wielkimi sukcesami, które zdobywamy, przychodzimy do dnia codziennego. Więc trudno oczekiwać, że ktoś to będzie celebrował, jak sami tego nie robimy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka. Czyli rozumiem, że jesteś zwolennikiem takiej sytuacji w kalendarzu, jaka dotyczy Grand Prix w Warszawie, że w sobotę jest Grand Prix w Warszawie, a w niedzielę nie ma kolejki żużlowej i jeżeli, mamy nadzieję, wreszcie na Stadionie Narodowym zwycięży reprezentant Polski, to cała sportowa Polska i nie tylko sportowa będzie w niedzielę mówiła o tym, że polski zawodnik wygrał i dla niego zagrano do Mazurka Dąbrowskiego. Absolutnie tak i uważam, że to, o czym powiedziałeś, powinno być obligo i powinniśmy ten sukces, którego dopracowaliśmy się wszyscy jako społeczeństwo, jako dyscyplina, robiąc największą na świecie imprezę, no nie oszukujmy się, taka jest prawda, największą imprezę na świecie i w Warszawie, i we Wrocławiu, nie planując, że możemy to w jakiś sposób, nie wiem, ja nie jestem marketingowcem, ale w jakiś sposób cieszyć się i skomercjalizować, mieć z tego odcinać od tego kupony, od tego złota. Jest niezwykle żal i przykro, tak de facto, no wracając jeszcze do sytuacji po Wrocławiu, tak właściwie, że no, powiedziałem już to kiedyś, że my jako reprezentacja czujemy się okradzeni z tego tytułu i to chyba jest dobre określenie, bo to tak właśnie wygląda. No byliśmy mistrzami świata przez 20 godzin tak de facto, w okolicznościach, których właściwie no nie wiem, czy ktoś był w stanie aż tak to wyreżyserować, bo ja miałem mnóstwo koncepcji czy mnóstwo sytuacji, które mogą się wydarzyć, a i tak nie wszystkie się wydarzyły. Znaczy, nie każdy scenariusz miałem, natomiast to, że to zostało w ten sposób no, spłycone, to jest delikatnie powiedziane, no to jest żenujące i naprawdę bardzo mi przykro, głównie z powodu chłopaków, którzy naprawdę wielkie serducho w to włożyli, organizatorów, którzy też myślę, pewnie czują się trochę zawiedzeni, że to się tak nie sprzedało pewnie jakby chcieli, w sensie takim wymiarze właśnie potem marketingowym, więc... Mówisz o drużynowym bucharze świat. Wracam bo pytasz, co mogliśmy, no to tak dla mnie, co zrobiliśmy źle w zeszłym roku, no uważam, że to jest dla mnie coś, co za każdym razem, jeśli chodzi o ten sezon, powiem, bo uważam, że to był największy nasz błąd, żeśmy tego nie zrobili, nie
jakoś nie wykorzystali. Byliśmy we Wrocławiu, w pięknym, dużym mieście, gdzie są wszystkie telewizje. Pięknie nas przywitano przed zawodami na rynku. No właśnie, czyli, ale nie, ale dobrze, ale myślę, że powinniśmy też, byliśmy to winni, kibicom, czyli... którzy po tym sukcesie pewnie też chętnie przyszliby się tą radością z nami podzielić. Czyli wyobrażasz sobie, powiedzmy, no oczywiście, no opady deszczu to jest jedno po finale, ale wyobrażasz sobie taką sytuację, że tak jak byliście dzień przed finałem na rynku we Wrocławiu, jedziecie odkrytym autobusem, Wrocław, odkryty autobus, niedziela, spotkanie, puchar z kibicami, ogromne zainteresowanie, tak byś to mniej więcej widział? Ja mówię mniej więcej, nie. Ja nie jestem marketingowcem, ale jak, ja to widzę jako bierny obserwator, który no jakby mógłby oczekiwać czegoś więcej. I takie myślę oczekiwania były, to się nie wydarzyło. No ale to już myślę, tego już dzisiaj ani nie odwrócimy, ani nie odwiedzimy. No, ale to jest nauczka na przyszłość. Natomiast na przyszłość należy wyciągnąć z tego wnioski i się do tego odpowiednio przygotować. Dobrze. Do kogo masz jakieś pretensje w tej sprawie? Do kogoś? Nie wiem, no może wiesz jak jest. No, Nie wiem, czy mogę mieć pretensje, nie, ale być może tak dzisiaj wygląda. Ja nie jestem ani marketingowcem, jak już powiedziałem kilka razy, ani też dziennikarzem. Być może to, co się dzieje w mediach, musi tak dzisiaj wyglądać, że ważniejsza jest burza, przepraszam, wywołana przez sytuację w Krośnie niż tytuł mistrzów świata. Więc przepraszam, to tak brutalnie nazwałem, ale tak to jest celne. No, uważam, że tak to należy nazwać. I ktoś, kto przedkłada coś takiego nad wielki sukces na każdej płaszczyźnie, jaki był, pomijając już nawet tą sportową, samego tego przedsięwzięcia, no to jest dla mnie żenujące. I potem z niedowierzaniem oglądałem, telefony odbierałem z całej Polski, ze świata, gdzie ten sukces jest. No właśnie, ale widzisz, ale ja ciągle będę wracał do tej jednej rzeczy, że chyba ten cały problem polegał właśnie na błędzie w kalendarzu, no bo wyobrażam sobie kibica żużlowego, który w sobotni wieczór albo jest na stadionie we Wrocławiu, albo ogląda was w telewizji, wygrywacie po genialnych zawodach, powiedzmy sobie to, były to fantastyczne zawody i rozstrzygnięcie było naszym marzeniem, naszym sukcesem. I ten spragniony widz żużla idzie spać, następnego dnia włącza telewizję, tak jak mówiłeś już wcześniej, tego żużla ma pełno i ma za chwilę oglądać większość z tych zawodników, wszystkich, w finale indywidualnych mistrzostw Polski, włącza telewizor i tych zawodów nie ma. Więc dziwisz się, że dziennikarze przy takim zainteresowaniu, bo to jest mniej więcej ta sama grupa, takiej oglądalności chcą odpowiedzieć na tym wszystkim widzom, którzy są przed telewizorami za pomocą stron internetowych, mediów społecznościowych. Coś się dzieje, więc musimy mówić o tym, już zapomnieliśmy o tym. Więc to jest też, ja nie chcę tłumaczyć dziennikarzy, bo każdy pisze o tym, co jest najświeższe. Oni musieli zareagować w pewnym sensie, tłumacząc trochę tutaj swój fach i dziennikarzy. Dlatego mówię, że być może się nie znam na tej nowoczesnym dziennikarstwie. Dlatego jakby no tutaj mogę mieć swoje jakieś przemyślenia, natomiast no, czy ja mam do kogoś personalnie pretensje? Nie wiem, temat jest złożony. Bardzo mi się to nie podobało. Informacje, które odbierałem też z Polski czy ze świata, mogę powiedzieć nawet, no też mnie zaniepokoiły i jakby no pokazały, że jednak gdzieś wyrzuciliśmy to do śmieci trochę i tak jak z chłopakami rozmawialiśmy, no tak de facto tak się to stało i być może cały czas jakby trochę żal tutaj przemawia, ale po tych rozmowach z zawodnikami no nie mogę postąpić inaczej, bo tak się czujemy i to jest złe i należy wyciągnąć wnioski, myślę, my jako środowisko całe. Nie wiem, czy dziennikarze, jeżeli mówi, że tak to ma wyglądać. No ja nie wiem, czy tak ma wyglądać. Ja uważam to, z punktu widzenia... powiedziałem, już nie chcę się powtarzać. Uważam, że być może tak, natomiast jeżeli jesteśmy środowiskiem, tak, no bo też to środowisko dziennikarzy jest
znane, żużlowych. No teraz takie popularne słowo to jest bańka żużlowa, tak? Jest, aha, no mamy, mamy dziennikarzy. Ona jest, tak. Ona jest, niech sobie tam będzie taka większa czy mniejsza, obojętnie. Natomiast wszyscy się znamy, wiemy, gdzie funkcjonujemy, w jakiej trudnej dyscyplinie. I myślę, że trochę jedziemy na tym samym wózku. Natomiast no, mam wrażenie, że ważniejsze jest to, że we wózku złapaliśmy gumę, niż to, że jedziemy do przodu. I to jest smutne i przez te całe kolejne dni, tygodnie cały czas mówiliśmy o tej... Czyli rozumiem, że... gumie w tym wózku. Jednak mamy jednak jakiś problem polskiego żużla. Mamy problem polskiego żużla, że my szukamy sensacji i tego, co jest złe, a nie cieszymy się z tego, co jest dobre. No, tak trochę taka nasza mentalność, wydaje mi się. Natomiast no, jesteśmy w sporcie i powinniśmy potrafić się cieszyć z tego, co mamy. Tym bardziej tak mówię, wypracowaliśmy to wszyscy razem. Kibice, dziennikarze, zawodnicy, od tego trzeba zacząć. Myślę, że to jest nasz wspólny sukces, więc nie wydaje mi się, że wkładanie sobie kija w szprychy powoduje, że ten nasz wózek, na którym jedziemy, no, jedzie wolniej lub się wywróci. Więc no, myślę, że tutaj to, jeżeli dodłubaliśmy się do jakiegoś problemu, do którego zmierzałeś, to pewnie tak, to może być jakiś problem, czy jakaś przestrzeń. No ale dobrze, ale to teraz zobacz. Mówisz, że dogłubaliśmy się do takiego jakiegoś problemu polskiego. No tak, no dobrze, okej, w porządku. Ale jest coś takiego, że to środowisko jest jednego dnia, czy w jednym tygodniu zjednoczone jak nigdy. Nie ma podziału na to, że to jest Falubas, że to jest Unia Leszno, Apator Toruń, Motor Lublin, czy Bydgoska Polonia. Wszyscy jak jeden mąż wycinają kupony, wysyłają SMS-y i głosujemy za naszą dyscypliną. I ja wiem. Ale nie mieliśmy szansy. Ale nie, ale mówię tu dzisiaj, oczywiście, tą naszą gwiazdą największą, o którą dbamy, która jest w stanie wszystkich zjednoczyć w ciągu, w tym jednym tygodniu czy miesiącu plebiscytowym, jest Bartosz Zmarzlik. No, ale przykłady z poprzednich lat pokazują, że jeśli nie było tam Bartosza Zmarzlika, a kandydatem był Krzysztof Kasprzak, Patryk Dudek, Jarek Hampel, to oni wszyscy mieli za sobą całą tę żużlową rodzinę. I to nie było podziału, tak jak ty mówisz, czy to są dziennikarze, czy to są kibice, czy to są trenerzy. Wszyscy byli razem, więc potrafimy się zjednoczyć w takim jednym momencie, ale nie potrafimy się razem cieszyć w czasie sezonu, bo jednak nie mamy takiego momentu, kiedy możemy spokojnie to zrobić w grudniu, na przełomie grudnia i stycznia, przemyśleć, głosujemy za naszą dyscypliną, że w ciągu sezonu to jednak mimo wszystko jesteśmy tak trochę poróżnieni. Każdy ciągnie w swoją stronę. Chyba naturalne. No. Każdy kibicuje jakiejś drużynie czy jakiemuś zawodnikowi i każdy gdzieś tam kciuki trzyma za kogoś innego. Natomiast no, gdzieś się spotykamy potem w jednym miejscu, jak teraz we Wrocławiu w przyszłym roku, czy poprzednie lata w Manchesterze, czy w Wojens, gdzie też było mnóstwo polskich kibiców. No i tam mamy jeden wspólny cel, więc to jest super i uważam, że naprawdę mamy kapitalnych fanów, kapitalnych kibiców, co pokazali wielokrotnie w ogóle globalnie, jeśli chodzi o żużel na świecie, ale też i o Polskę. No myślę, że to jest jedyna dyscyplina, która gromadzi na stadionie takie spektrum ludzi od starszych, bardzo nawet, Do tych najmłodszych, których za rękę ciągnie ojciec czy mama. Albo dziadek. Często. Jest no, właściwie stadion koedukacyjnie wypełniony. Są kapitalne widowiska, no, żadnych jakichś takich ekscesów, żadnych takich brutalnych sytuacji nie ma. Myślę, że to jest fenomen tej dyscypliny również. No i myślę, że to jest kolejny argument, że jest się czym cieszyć w tym, co robimy. Dobrze, rok 2024. Jesteśmy w lutym, drugi miesiąc roku, za półtora miesiąca wystartuje sezon. Cele Rafała Dobruckiego na ten nadchodzący sezon. Czy to będzie, tak jak już gdzieś tam na początku wspomnieliśmy, Speedway of Nation, będziesz chciał być tym pierwszym. Jestem Rafał Dobrucki, jako pierwszy z reprezentacją Polski, pierwszy trener zwyciężyłem w tych zawodach.
duża loteria, takie zawody. No, prawda. Myślę, że pomimo tego do wojen bym nie chciał wracać, bo no, fatalnie i fatalny to był występ z naszej strony. Natomiast Manchester też pokazał, że jest to loteria. Myślę, że my właściwie mogliśmy się czuć w jakiś sposób mistrzami świata, no, ponieważ w tej loterii no, akurat ta kulka nie była w tym miejscu, gdzie trzeba i tak się wydarzyło. No, taka jest to specyfika zawodów i tak też może być w kolejnej odsłonie tego sonu właśnie. Dlatego uważam, że to, co pokazał Wrocław, a czego właściwie się spodziewaliśmy, mówi jasno, że nic nie jest w stanie, uważam, po tych doświadczeniach, które mamy już dzisiaj, wzbudzić takiego zainteresowania, po pierwsze, takich emocji, po drugie, i całego tego anturażu w koło, jak DPS. Czyli za dwa lata. I to pokazał Wrocław. Więc ja nie chcę tutaj jakoś spłycać ważności tego Manchesteru przed nami, bo to jest coś, co chcemy i pamiętamy ten Manchester sprzed kilku lat i chcemy te wojens też nieszczęsne i chcemy oczywiście to wygrać. Myślę, że to będzie plan numer jeden i to nie ma się co tutaj jakby oszukiwać. Wybrać trzech, a wybrać pięciu? Zrobimy co w naszej mocy. Wybrać trzech, a wybrać pięciu? To będzie dwóch mniej. Ale trudniejsze zadanie? Będziesz się bił z myślami, będziesz miał telefony, ktoś ci będzie podpowiadał. Przerabiałeś to przed Wrocławiem. No, doradców było chyba dziesiątki, jeśli nie tysiące. No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Każdy ma, jeśli ktoś się interesuje żużlem, ma swój jakby punkt widzenia na różne sprawy i takie były. Pamiętajmy, że zeszły rok pokazał bardzo jasno, że właściwie miesiąc przed zawodami nie było wiadomo, czy tak, czy nie, bo większość zawodników miała kłopoty. Duże lub bardzo duże. Nawet Bartek Mazlik, bo to chyba nie żadna tajemnica, też nie był w formie, w której by sobie wymarzył. Więc tym bardziej dla nas to jest i dlatego tak ciągle wracam jakby do tych zawodów, bo one jeszcze pod tym kątem były bardzo ważne i my wiemy, będąc w środku, ile nas to wszystkich zawodników kosztowało pracy, wyrzeczeń, ryzyka, bo to też bardzo ważne. I dlatego tak ciągle do tego wracam, ale uciekliśmy od... Ale nie, no to dobrze, no bo mówisz o wybieraniu, nie, o wybieraniu. No jest wybieraniu. Będzie podobna sytuacja, taka była na Manchester, może najmniej, była na Wojens, też był temat we Wrocławiu, nawet jeszcze po zawodach, no także... No dobrze, to ja będę... Nie mam z tym żadnego problemu. Będę drążył. Ostatnie miesiące, polska piłka nożna, pewnie się jej interesujesz. Robert Lewandowski, słabsza forma, zmiana trenera, przegrywamy eliminację. Powiedzmy, społeczeństwo, media mówią głośno, pozbądźmy się z reprezentacji Roberta Lewandowskiego. Rafał Dobrucki, połowa czerwca, słabo jeździ Bartosz Zmarzlik, odstawiasz Bartosza Zmarzlika, nie jedzie do Manchesteru. Myślałem, jest to możliwe? Nie, myślałem, że mnie zapytasz, kogo za Lewandowskiego należy stawić. Inaczej, ja nie chciałbym powiedzieć o piłce nożnej tego, co myślę. A dlaczego miałbyś nie powiedzieć? Nie, bo uważam, że każdy sportowiec zasługuje, nawet jakbym miał... Nie jestem ekspertem, to po pierwsze. Nie znam się na piłce nożnej, to mogę jasno powiedzieć, więc no jakby będzie to moja kibicowskie, kompletnie gdzieś tam za telewizora opinia, a nie chciałbym tego robić, nie chciałbym też kogoś skrzywdzić, więc sobie to odpuszczę, natomiast no nie, na pewno nie można tych rzeczy porównywać absolutnie. Myślę, że... Czyli jesteś w stanie sobie wyobrazić, ale jesteś w stanie sobie wyobrazić? Ja myślę, że nie mamy takich problemów. Przede wszystkim, a nie mamy tych problemów, bo
Mamy w zespole, mamy w drużynie, mamy w ogóle globalnie, jeśli chodzi o polskich zawodników, ludzi, którzy są pracowici. A ci najbardziej pracowici są w reprezentacji. Może chyba tyle za komentarz tej porównania do piłkarzy. Dobrze. Kończymy nasze pierwsze spotkanie, jak Rafał z Rafałem. Będziemy się spotykać, mam nadzieję, Rafał, co miesiąc, żeby właśnie sobie w ten sposób o żużlu i o sprawach związanych z żużlem porozmawiać. Zapraszamy Państwa. Za miesiąc będziemy ponownie Rafał z Rafałem.